Cześć, siemanko, witam was wszystkich na moim kanale w kolejnym odcinku. Jak widzicie po tytule, dość taki ciekawy temat odnośnie zapłonów do Simpsona. Dzisiaj wam odpowiem na kilka pytań. Jaki zapłon zamontować Simpsona? Jak go zamontować? Mamy taki zapłon u siebie. Pokażę wam na nowo złożonym silniku dla klienta. 99% części jest nowych. No i potrzebujemy tylko zapłonu, żeby go zamontować. Regulacja, test na hamowni i oddajemy silniczek do klienta, nie? Także powiem wam jeszcze też kilka rzeczy. A teraz standardowa jak w każdym odcinku, zapraszam na intro. No dobra, jak każdy z nas wie, ten kto ma Simpsona zawsze ma problem z zapłonem, a jak ktoś nie miał, to będzie miał taki problem. Ja jestem takiego zdania. Jeżeli jest wszystko w oryginale, ładnie, pięknie działa, ale gdy zaczynają się problemy, wymiana cewki butelkowe i tak dalej, te problemy zaczynają się jakby nasilać i problem jest taki, że jesteśmy zmuszeni założyć zapłon elektroniczny. Ja osobiście złożyłem w tamtym roku naprawdę masę silników, uwierzcie mi, kilkadziesiąt silników nowych, oczywiście wyremontowanych, i zazwyczaj montuję taki zapłon. Mam tutaj przed sobą, zobacz, tutaj zobaczymy jak to wszystko mamy. Zapłon do Katienerga, większość z was pewnie wie. Zobaczmy co mamy w komplecie w takim zapłonie. Paczka jest nowo otworzona, czyli tak, koło magnesowe, iskrownik, regulator napięcia, moduł zapłonowy, podstawka do zapłonu. Tutaj woreczek z taką tulejeczką, nakrętka i ściągacz do koła magnesowego. No i jeszcze w pudełku nam został schemat instalacji, nie? Ładny, czytelny, także później też sobie coś powiemy o nim. Więc tak, ogólnie ja u siebie na warsztacie mam taką zasadę, jeżeli klient chce, żeby na przykład złożyć taki silnik wyremontowany na oryginalnym zapłonie, odmawiam czegoś takiego, ewentualnie czasami ktoś mówi, że wystarczy cewkę wymienić i że wszystko jest ok, wszystko będzie w porządku. Ja osobiście odmawiam czegoś takiego, dlatego że wiem, że po tygodniu, po miesiącu, czy po pół roku, czy nawet po roku i po większym czasie zawsze wiem, że ktoś do mnie zadzwoni i powie, że nie działa silnik, nie odpala i zawsze jest problem, że pcha po podwórku i nie wiem, że jest zgrany, bo tam cewka jest do wymiany, nie? Także ja takich rzeczy unikam. Jeżeli ktoś bardzo nalega, żeby ten zapłon zostawić oryginalny, bo na przykład ma w ładnym stanie, wszystko jeszcze mu działa, w oryginale, ma mało przejechane, no to wtedy nie zakładam takiego zapłonu, tylko wysyłam silnik bez zapłonu i ktoś sobie sam zakłada. Więc teraz tak, pokażę wam w ogóle jak taki zapłon założyć, parę podstawowych rzeczy, w ten sposób, żeby jak ktoś zamówi sobie taki zapłon, żeby mógł sobie po prostu założyć samodzielnie, nie? No i więc tak, zauważyliście na samym początku, iskrownik jest tutaj przykręcony do takiej podstawki. Tą podstawkę odkręcamy. Odkręcamy trzy śrubki. Dobra, iskrownik mamy odkręcony i teraz przykręcamy ten iskrownik do tej podstawki, którą mieliście w komplecie. Tutaj zawsze dajcie troszeczkę kleju na te śrubki, z wibracji mogą się odkręcić z czasem, także nic nie zaszkodzi. I teraz wam, co jeszcze polecę wam zrobić. Tu jak widzicie macie taki gumowy element, jego po prostu trzeba dociąć w miarę blisko przewodu. Dlaczego? Dlatego, że jak w ten sposób zakładacie iskrownik do silnika cały, wtedy to zsuwacie w dół i tutaj zaślepiacie ten otwór, który macie w karterach, prawda? Więc tak, teraz następna rzecz, ustawienie zapłonu. Dla wszystkich zawsze problematyczne, jak to ma być ustawione. No i zobaczcie, możecie przekręcić podstawką w to i z powrotem i zobaczycie, że te kreseczki, które są tutaj, mają się zgrywać wstępnie z tym punktem na karterach. Ale mówię, że to jest tylko do regulacji wstępnej. No i dobra, odkręcamy nakrętkę, montujemy klina. Klin nam ładnie wskoczył. Co jest ważne w ogóle przy montażu
teraz koła magnesowego, bo teraz koło magnesowo zakładamy, zawsze zwróćcie uwagę, czy jest odtłuszczony stożek i czy jest odtłuszczone magnety, bo on może być fabrycznie troszeczkę smaru nałożonego, więc ja osobiście zawsze tutaj zmywaczem trzeba odtłuścić. No i teraz nakładamy koło magnesowe. No i teraz zobaczcie, rowek w magnecie jest troszeczkę większy od klina, którego zamontowaliśmy, ale to nic, montujemy mniej więcej na środku, bo jak większość z Was wie, klin jest tylko do ustalania, w którym położeniu ma być magneto. Klin nie trzyma w żaden sposób na magneta. To, co nam trzeba, żeby się magnety nie ogruciło, to jest przylnia stożkowa na magnecie, więc to jest najważniejsze, żeby było ładne i odtłuszczone. Macie w komplecie taką tulejeczkę i tym wycięciem do klina montujecie w ten sposób podkładeczka standardowo i nakręteczka. Ja osobiście też polecam trochę kleju do gwintów. No i teraz dokręcamy. Ja osobiście mam ustawioną zakrętarkę na mniej więcej 30-35 Nm i powinno być w porządku. No i teraz następna rzecz. Podłączamy moduł zapłonowy. Podłączamy kolorami w ten sposób. Myślę, że ładnie w miarę czytelnie to jest opisane. Zapłoną nam zostaje żółty przewód i czarny z modułu. Czarny to jest masa. Żółty z modułu to jest przewód do regulatora, którego później podłączacie. No i teraz tak, montujemy przewód wysokiego napięcia. Teraz następna rzecz, tutaj przybliż, jaką musimy zrobić, to jest czujnik zegarowy, który wkręcamy w świecę i szukamy górnego martwego punktu. No i teraz ogólnie co do ustawienia zapłonów, na pewno będzie mnóstwo pytań, na ile ustawić zapłon? No i ogólnie ustawiamy zapłon w Simpsonach między 1,5 a 2 mm przed górnym martwym punktem. Wszystko zależy od bardzo wielu rzeczy. Jaki stopień sprężania, jaka pojemność, czy silnik wysilony, czy wysokoobrotowy, czy średnioobrotowy, czy z dyfuzorem, czy bez dyfuzora. Ciężko na to jednoznacznie odpowiedzieć. Także cofamy teraz akurat w tym silniku, no, 2 mm przed górnym martwym punktem. 2 mm cofnąłem i zaznaczamy znak na kole magnesowym i na karterach. Wykręcamy czujnik zegarowy, wkładziemy po prostu świecę tutaj, no i mamy tutaj teraz taką lampę stroboskopową, pokażę Wam teraz. Prosta lampa, plus, minus, 12 V i trzeci przewód okręcony wokół przewodu wysokiego napięcia. No i teraz sprawdzamy, czy działa, wszystko działa. Teraz przesunęliśmy podstawkę, zobaczymy, czy teraz nam się zgrywa. No i dobra, jak widzicie, teraz znak na kole magnesowym i na karterach nam się pokrywa, więc w tej chwili mamy zapłon ustawiony 2 mm przed górnym martwym punktem. No i co? I taki zapłon mamy zamontowany, zapłon jest ustawiony, wszystko jest podłączone tak jak trzeba. Został nam jeszcze tutaj dwa przewody, tak jak wcześniej mówiłem. Żółty przewód mamy do regulatora, podłączamy według takiego schematu, jak macie tutaj, który mieliście w zestawie. Ja z doświadczenia wiem, że ten schemat działa, jest fajny, jest czytelny. Nigdy z tym problemów nie miałem, także podłączajcie według tego schematu. No i co? No i ogólnie też wam wszystkim polecam taki zapłon założyć. Nawet miałem takie sytuacje, że wysłałem taki silnik bez zapłonu, ktoś tam sobie chciał założyć oryginalny zapłon ze swoim zakresie, no i później dzwoni do mnie za miesiąc czy tam za jakiś czas, no faktycznie mógł pan od razu założyć ten zapłon, bo pojechałem i zgasł, i pchałem, i raz pali, raz nie pali, także takie się rzeczy dzieją. Ja wiem z doświadczenia, że nie da się tego wyeliminować, więc polecam od razu założyć taki zapłon i będziecie się cieszyć w końcu bez awaryjną jazdą, nie? Więc pozdrawiam i do następnego, cześć! Jeszcze jedna rzecz, o której Wam zapomniałem powiedzieć. Zawsze montujcie świecę i fajkę z opornikiem, dlatego że to jest elektroniczny zapłon, bardzo wrażliwy na jakieś tam zakłócenia, więc to polecam zrobić. No, także to chciałem powiedzieć.